Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj jest sobota, 22 października. Cała Polska pochmurna, zobaczcie wiatry. Troszkę daje energii, fotowoltaika nie daje wcale energii i elektrownie cieplne tej energii dużo nie dają. Importujemy bardzo, bardzo dużo energii w tym momencie. I jakie z tego tytułu są konsekwencje? A konsekwencje przynajmniej dla mnie są dość poważne. Zobaczcie, co się dzieje. Napięcie w mojej domowej sieci z powodu braku fotowoltaiki jest 220 V, 223, 217 V, czyli dość niskie, ale jeżeli wejdziemy na wykres, miałem przez chwilę napięcie 209 V. Przypominam, że norma to jest od 207 do 253. Większość z nas cały czas narzeka na zbyt wysokie napięcie, ale za niskie napięcie to jest też poważny problem. Urządzenia nie wytrzymują, muszą brać coraz większy prąd, czyli coraz więcej amper, a to powoduje ich uszkodzenia. To nie jest tak, że ja po prostu w tym momencie narzekam dla zasady. W tym momencie jest chłodno, zaczynają pracować pompy ciepła u moich sąsiadów, zaczyna być duże zużycie energii i tej energii tak po ludzku zaczyna nam brakować. Częstotliwość została obniżona do 49,97 Hz, jeszcze w miarę bezpiecznie, ale być może za chwilę ją jeszcze bardziej będę musiał obniżyć, żeby tej energii starczyło dla nas wszystkich. Tak wygląda wykres tej jednej mojej fali od 16 października 220 do maksimum 246 i znowu, a jest październik, koniec października. No i tutaj taka mocna zapaść. A teraz przy okazji pokazuję wam, jak wygląda Home Assistance, taki system, który bardzo fajnie nadzoruje dom. Mamy też kamery wokół domu, pogodę, sterowanie, energia, mapy, dziennik, historia i tak dalej, i tak dalej. Także tu możemy naprawdę bardzo dużo dowiedzieć się o sytuacji energetycznej w własnym domu. Jak i o napięciu. 211 V w tym momencie, 213. Także jest nieciekawie i zobaczymy, jak długo ta sieć energetyczna u mnie da radę dzisiaj funkcjonować. Czy się za chwilę nie okaże, że nastąpi wyrzucenie bezpiecznika na słupie, ponieważ coraz większy prąd ludzie pobierają, ponieważ żeby pobrać w tym momencie 2 kW trzeba brać 10 amperów, a przy 250 wystarczy 8. Więc bezpiecznik na słupie energetycznym może już tego nie wytrzymać i prawdopodobnie faza L3 nam padnie. Układ energetyczny, jak przyjedzie, będzie musiał całość wyłączyć, żeby ponownie załączyć L3. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.